Guten Abend, liebe Geschwister. Dobry wieczór wam wszystkim, drodzy bracia i siostry. Freue mich sehr, dass ich heute Abend hier bei euch sein kann. Cieszę się bardzo, że dziś mogę być wśród was. Zum Teil haben wir uns ja schon mal gesehen. Po części już się znamy, aber jedenfalls noch nicht hier an eurem Ort, wo ihr die meisten von euch zu Hause seid. Ale w każdym razie ja was jeszcze nigdy nie widziałem w miejscu, z którego wy pochodzicie. Möchte euch zunächst herzliche Grüße übermitteln von den Geschwistern aus Volmarstein, wo ich herkomme. I najpierw chciałbym wam przekazać serdeczne pozdrowienia od wierzących z Volmarstein, zgromadzenia, z którego pochodzę. Dann habe ich mich sehr gefreut, dass wir auf dem Hinweg an eurem Grundstück vorbeigefahren sind, wo ihr euer neues Lokal bauen möchtet. I bardzo mnie ucieszyło to, że gdy jechaliśmy do was, to wstąpiliśmy na działkę, na której budujecie nowy lokal zgromadzenia. Und dann kam mir der Gedanke, dass wir doch heute Abend mal vielleicht über das Bauen am Haus Gottes nachdenken könnten. I przyszła mi taka myśl, że w związku z tym może będziemy mogli wspólnie rozważyć miejsce, które mówi o budowie domu Bożego. Nun spricht die Bibel im Neuen Testament von dem Bauen am Haus Gottes. I Biblia w Nowym Testamencie mówi o takich miejscach, które mówią o budowie, dokładaniu się do budowy domu Bożego. Davon lesen wir ganz besonders in 1. Korinther 3. O tym czytamy szczególnie w 1. Koryntian 3. Aber es gibt auch im Alten Testament ein Buch, das sich sehr stark mit diesem Thema des Bauen des Hauses Gottes beschäftigt. Ale i w Starym Testamencie jest księga, która bardzo zajmuje się budową domu Bożego. Und das ist einer von den sogenannten kleinen Propheten. Jest to księga jednego z tak zwanych małych proroków. Ich denke, in Polnisch nennt ihr diese Propheten auch die kleinen Propheten, oder? Ja, genau. Es sind kleine Propheten, aber nicht deshalb, weil sie nicht so wichtig sind. Nazywamy ich małymi prorokami nie z tego powodu, że są mało ważni, sondern es sind kleine Propheten, weil ihr Umfang nicht so groß ist. Ale raczej z tego powodu, że to, co zapisali, to nie ma tam zbyt wielu słów. Wir wollen jetzt einige Verse lesen aus dem Propheten Haggai. I przeczytajmy kilka wierszy z proroka Ageusza. Das ist der drittletzte Prophet im Alten Testament. Trzeci od końca prorok Starego Testamentu. Und wir lesen das erste Kapitel und das zweite bis Vers 9. Przeczytamy pierwszy rozdział do 9 wiersza drugiego rozdziału. Księga Ageusza, pierwszy rozdział od pierwszego wiersza. Drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Shealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehozadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i na oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Shealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Jehozadaka, oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Shealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehozadaka,
i ducha całej reszty ludu, tak, że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. Dnia 24 miesiąca 6, w drugim roku króla Dariusza. W siódmym miesiącu 21 dnia miesiąca doszło proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Mów do Zorobabela, syna Shealtiela, namiestnika Judei i arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Lecz teraz bądź mężny Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny cały ludu kraju. Mówi Pan, do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się, gdyż tak mówi Pan zastępów. Jeszcze raz, za małą chwilę, poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Es gibt Bibelbücher, die wir ziemlich gut kennen. Są takie księgi w Biblii, które dosyć dobrze znamy. Wie zum Beispiel die Evangelien. Jak na przykład Ewangelie. Es gibt aber auch Bibelbücher, die wir eher selten lesen. Ale są i takie księgi, które raczej rzadko czytamy. Und ich denke, die Propheten gehören zu den Bibelbüchern, die wir eher weniger lesen. I myślę, że właśnie prorocy należą do takich ksiąg, które raczej rzadziej czytamy. Und manches in diesen Prophetenbüchern des Alten Testamentes ist ja auch auf den ersten Blick nicht so ganz einfach zu verstehen. I niektóre miejsca z tych właśnie ksiąg prorockich na pierwszy rzut, jak to czytamy, to nie są takie łatwe do zrozumienia. Und trotzdem haben die Prophetenbücher eine große Bedeutung für uns. A jednak te księgi prorocze mają wielkie znaczenie dla nas. Sie sind Teil des Wortes Gottes und es lohnt sich, die Propheten zu lesen. Są częścią Słowa Bożego i to opłaca się czytać proroków. Auch die kleinen Propheten sollten wir lesen. Również i tych małych proroków powinniśmy czytać. Was ist eigentlich ein Prophet? Kto to jest tak naprawdę prorok? Vielleicht würden wir sagen, nun ein Prophet ist jemand, der zukünftige Dinge voraussagt. Pewnie powiedzielibyśmy, że prorok to taki, który mówi o rzeczach przyszłych. Und das stimmt natürlich. I to jest prawdą oczywiście. Viele Propheten haben zukünftige Dinge vorausgesagt. Wielu proroków mówiło o rzeczach, które mają nadejść. Vieles von dem, was die Propheten vorausgesagt haben, ist schon eingetroffen. I wiele z tych rzeczy, które ci prorocy mówili, już zdarzyło się. Zum Beispiel im Leben und im Werk des Herrn Jesus. Na przykład w życiu i dziele Pana Jezusa. Vieles wird sich noch erfüllen. A wiele z tych rzeczy jeszcze się dopiero się wypełni. Zum Beispiel im tausendjährigen Reich. Na przykład w tysiącletnim królestwie. Aber es wäre zu wenig, wenn wir sagen, Propheten sagen nur die Zukunft voraus. Ale byłoby to za mało, gdybyśmy powiedzieli, że prorocy to oni tylko mówią o przyszłości. Es gibt Propheten, die überhaupt nichts zukünftiges vorausgesagt haben oder fast nichts. Są też tacy prorocy, którzy można by powiedzieć praktycznie nic nie mówili o przyszłości. Ein Prophet tut mehr als die Zukunft voraussagt. Bo prorok czyni coś więcej niż tylko przepowiada przyszłość. Ein Prophet ist eigentlich ein Sprachrohr Gottes. Bo prorok, moglibyśmy najprościej go nazwać, to jest taki przekaźnik, który bierze od Boga i przekazuje. Ein Prophet ist jemand, der eine Botschaft Gottes an das Volk Gottes oder an Menschen richtet. Prorok to ktoś taki, który poselstwo Boże podaje dalej do ludu. Das kann etwas zukünftiges sein. To może być coś o rzeczach przyszłych. Das muss es aber nicht. Ale wcale nie musi. In erster Linie redet Gott durch die Propheten zu unseren Herzen und zu unseren Gewissen. W pierwszej linii Bóg przez proroków mówi do naszych serc i sumień. Propheten wollen uns aufrütteln. Prorocy chcą nas jakby wstrząsnąć, czy nami wstrząsnąć. Propheten möchten zeigen, was in unserem Leben vielleicht nicht in Ordnung ist. Prorocy chcą może pokazać, co w naszym życiu jest niewłaściwe. Und Propheten möchten uns Mut machen.
i prorocy chcą nas pokrzepić. Wir wollen mal einen Vers aus dem Neuen Testament lesen. Przeczytajmy jeden wiersz z Nowego Testamentu. Und zwar aus 1. Korinther 14. 1. Koryntian 14. Da geht es nicht um die alttestamentlichen Propheten, sondern um den prophetischen Dienst in der Versammlung. Tutaj nie ma mowy o starotestamentowych prorokach, ale o prorockiej służbie w zgromadzeniu. Aber das Prinzip ist identisch. Ale zasada jest dokładnie taka sama. In 1. Korinther 14, Vers 3 heißt es, wer aber weissagt oder prophetischen Dienst tut, redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermunterung, Entschuldigung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Jetzt steht so Prophezeit. Wunderbar. W 14 rozdział, 3 wiersz. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Also, was tut ein Prophet? A więc co czyni prorok? Erstens, er erbaut. Po pierwsze, buduje. Das heißt, er sorgt dafür, dass wir geistlich wachsen. To oznacza, że on troszczy się o to, abyśmy duchowo wzrastali. Zweitens, er ermahnt. Po drugie, napomina. Das heißt, er legt seinen Finger vielleicht auf eine Wunde, wo etwas nicht in Ordnung ist. To znaczy, że może, jakby to powiedzieć, wkłada palec do pewnej rany, która, w pewną rzecz, która jest nie w porządku. Und drittens, er tröstet, das heißt, er motiviert uns. I pociesza, to znaczy motywuje nas. Und seht, das haben die alttestamentlichen Propheten getan. I widzicie, to czynili też starotestamentowi prorocy. Das hat Haggai getan. To czynił Ageusz. Und davon können wir heute etwas lernen. I z tego możemy dzisiaj się uczyć. Nun, wenn wir die alttestamentlichen Propheten lesen, dann ist es gut, wenn wir uns drei Fragen stellen. Gdy czytamy starotestamentowych proroków, dobrze będzie, gdy postawimy sobie trzy pytania. Die erste Frage lautet, in welcher einer Zeit und in welchen Umständen hat ein Prophet geweissagt? Pierwsze pytanie brzmi, w jakim czasie i w jakich okolicznościach prorokował dany prorok? Was bedeutete die Botschaft des Propheten für die Menschen damals, an die sie zuerst gerichtet war? Po drugie, co oznaczało to poselstwo, które prorok wypowiadał do ludzi w tamtym czasie? Zweite Frage, welche prophetische Bedeutung hat ein Prophet im Blick auf die Zukunft? Drugie pytanie teraz, jakie prorocze znaczenie miało to, co prorok mówił dotyczące przyszłości? Und drittens, was ist die Bedeutung der Botschaft eines Propheten für uns heute? I trzecie pytanie, jakie jest znaczenie tego proroctwa dla nas dziś? Wir können sagen, das erste ist die historische Bedeutung. Moglibyśmy powiedzieć, pierwsze pytanie to znaczenie historyczne. Das zweite ist die prophetische Bedeutung. Drugi punkt to jest znaczenie prorocze. Und das dritte ist die praktische Bedeutung. A trzeci punkt to jest to praktyczne znaczenie. Also das sind drei Sichtweisen, die wir fast bei allen Propheten finden. A więc to są jakby trzy punkty spojrzenia, które możemy znaleźć praktycznie u wszystkich proroków. Nun ganz kurz, was war der geschichtliche Hintergrund bei Haggai? Bardzo krótko, jakie jest tło historyczne w przypadku Ageusza? Wir wissen, dass das Volk Israel, Entschuldigung, dass die Juden durch ihre eigene Untreue in die babylonische Gefangenschaft gekommen waren. Wiemy, że Żydzi przez swoją niewierność dostali się do niewoli babilońskiej. Diese Gefangenschaft dauerte 70 Jahre, so wie Gott das festgelegt hatte. Ta niewola trwała 70 lat, tak jak to Bóg powiedział. Nach 70 Jahren durfte ein kleiner Überrest zurückkehren nach Jerusalem. Po tych latach mała cząstka mogła wrócić do Jerozolimy. Und was haben sie getan, als sie zurückkehrten nach Jerusalem? I co uczynili, jak wrócili do Jerozolimy? Als erstes haben sie den Tempel wiedergebaut. Jako pierwsze odbudowali świątynię. Als zweites, Entschuldigung, als erstes haben sie den Altar gebaut. Przepraszam, jako pierwsze odbudowali ołtarz. Als zweites haben sie das Haus Gottes gebaut. Jako drugie odbudowali dom Boży. Das war der Tempel damals. Czyli świątynię wtedy. Und als drittes haben sie die Stadtmauern gebaut. Jako trzecie mury miasta. Wir finden das historisch in den Büchern Esra und Nehemia. Historycznie możemy to odnaleźć w księgach Esdrasza i Nehemiasza. Das zweite, was sie gebaut haben, war das Haus Gottes, den Tempel. Drugą rzecz, którą budowali, to był właśnie Dom Boży, świątynia. Und das Buch Esra zeigt uns, dass sie das Fundament, die Grundlage gelegt haben. I księga Esdrasza nam pokazuje, że oni zalali fundamenty. Und dann kamen die Feinde und haben sie bedroht.
I wtedy przyszli nieprzyjaciele i grozili im. Die Feinde haben gesagt, hört auf zu bauen. Nieprzyjaciele powiedzieli, zaprzestańcie budowy. Und dann haben die Juden Angst bekommen und sie haben aufgehört zu bauen. I ci Żydzi wystraszyli się i przestali budować. Und in diese Situation schickt Gott den Propheten Haggai. I właśnie w tej sytuacji posyła Bóg proroka Ageusza. Und Haggai motiviert die Juden wieder anzufangen, das Haus Gottes zu bauen. I Ageusz motywuje Żydów, aby na nowo zaczęli budować. Wir wollen mal einen Vers aus dem Buch Esra dazu lesen. Otwórzmy jeden wiersz z Księgi Esdrasza. Aus Kapitel 4. Czwarty rozdział. Lies mal den letzten Vers. Ostatni wiersz. W ten sposób ustała praca nad Domem Bożym w Jeruzalemie i była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego. Das waren ungefähr so 14 bis 16 Jahre, wo nicht an dem Haus Gottes gebaut wurde. To był czas mniej więcej 14 do 16 lat, gdy nic nie prowadzono żadnych prac przy Domu Bożym. Und dann liest man Kapitel 5, Vers 1. I piąty rozdział, pierwszy wiersz. Und zwei. Wtedy wystąpili prorok Ageusz i Zachariasz, syn Iddy, prorocy, i prorokowali Żydom w Judei i Jeruzalemie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. Wobec tego Zerubabel, syn Szelatiela, i Jeszua, syn Josadaka, przystąpili znowu do budowy świątyni Bożej w Jeruzalemie, a z nimi prorocy Boży, którzy im pomagali. Also, die Juden hatten aufgehört zu bauen und dann schickt Gott die Propheten. A więc Żydzi przestali budować i wtedy Bóg posłał proroków. Und der Prophet Haggai, der deckt auch auf, warum sie aufgehört hatten zu bauen. I ten właśnie prorok Ageusz jak gdyby odkrywa nam, dlaczego przestali budować. Wenn man das Buch Esra liest, könnte man denken, sie haben aufgehört wegen der Bedrohung durch die Feinde. Jeśli czytamy Księgę Esdrasza, to możemy mieć takie wrażenie, że przestali budować, bo grozili im nieprzyjaciele. Aber wenn man den Propheten Haggai liest, dann merkt man, sie haben aufgehört, weil sie andere Interessen hatten. Ale jak przeczytamy proroka Ageusza, to widzimy natychmiast, że przestali budować, bo coś innego zaprzątało ich głowy. Das eigentliche Problem für ihr Desinteresse an dem Haus Gottes waren ihre eigenen Häuser. Tak w zasadzie powodem tego, że przestali budować Dom Boży, było to, że większe zainteresowanie przykładali do budowy własnych domów. Aber dann spricht Haggai zu ihnen Worte Gottes und dann fangen sie wieder an zu bauen. Ale wtedy Ageusz mówi do nich, wypowiada do nich słowa Boże i oni zaczynają budować na nowo. Das ist so ein bisschen der geschichtliche Hintergrund. To jest to ten historyczne tło. Die zweite Frage, die wir uns stellen könnten, ist die Frage, welche prophetische Bedeutung hat dieses Buch? Drugie pytanie, które moglibyśmy sobie postawić, jakie prorocze znaczenie ma ta księga? Ich möchte auf diese Frage jetzt nicht näher eingehen. I nie chcę teraz na to pytanie, nie chcę się w nie zagłębiać. Aber es wird einmal wieder eine Zeit geben, wo ein Tempel in Jerusalem steht. Ale nadejdzie taki czas kiedyś, gdy znowu będzie świątynia w Jerozolimie. Und dieser Tempel wird erfüllt sein von der Herrlichkeit Gottes. I ta świątynia będzie wypełniona chwałą Bożą. Das ist das, was wir in Kapitel 2 am Ende gelesen haben. To jest to, co czytaliśmy te nasze ostatnie wiersze z drugiego rozdziału. Das hat eine prophetische Bedeutung. To ma prorocze znaczenie. Aber jetzt kommt die dritte Frage und die ist für uns am wichtigsten. Ale teraz mamy trzecie pytanie, jest ono dla nas najważniejsze. Was hat das denn uns zu sagen? Co ma to nam do powiedzenia? Was haben wir mit dem Tempel in Jerusalem zu tun? Co my mamy wspólnego ze świątynią w Jerozolimie? Bauen wir an diesem Tempel? Budujemy tą świątynię? Natürlich nicht. Oczywiście nie. Aber dieser Tempelbau hat eine geistliche Bedeutung für uns. Ale budowa tej świątyni ma duchowe znaczenie dla nas. Es gibt auch im Neuen Testament ein Haus Gottes. Bo w Nowym Testamencie też jest Dom Boży. Es gibt im Neuen Testament einen Tempel. W Nowym Testamencie też jest świątynia. Und wir werden aufgefordert, an diesem Haus Gottes zu bauen. Jesteśmy wzywani do tego, by właśnie budować ten dom. Was ist das für ein Haus? Was ist das für ein Tempel? Co to jest za dom? Co to jest za świątynia? Nun, das Neue Testament sagt uns, dass dieses Haus Gottes die Versammlung ist. Nowy Testament mówi nam, że tym domem Bożym jest zgromadzenie. Und
An dieser Versammlung sollen wir alle bauen. I to zgromadzenie wszyscy mamy budować. Wir wollen das mal eben im ersten Korintherbrief lesen. Przeczytajmy i otwórzmy jeszcze raz pierwszego Koryntian. Und zwar in 1. Korinther Kapitel 3. Trzeci rozdział. Diesmal ab Vers 9 bis Vers 12. Pierwszy Koryntian, trzeci rozdział od 9 wiersza. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze srebra, złota, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy? Hier geht es den Bau eines Hauses. Tu jest mowa o budowie domu. Es geht den Bau der Versammlung. Jest mowa o tym budowie zgromadzenia. Nun ist uns natürlich klar, dass es hier nicht darum geht, ein materielles Gebäude zu bauen. I myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi tego, że nie chodzi tam o budowę, es geht also, o tą materialną budowę. Es geht also eigentlich nicht das, was ihr jetzt hier geplant habt. A więc nie chodzi dokładnie o to, co wy macie teraz w planach i realizujecie. Ihr wollt ein neues Gebäude, ein neues Lokal bauen. Wy chcecie zbudować, czy budujecie nowy budynek, nowy lokal. Und wir teilen eure Freude, dass ihr das tun könnt. I bardzo nas to cieszy, że to się u was dzieje. Aber ihr baut natürlich nicht an der Versammlung, wenn ihr ein Lokal baut. Ale budując ten lokal, oczywiście nie budujecie zgromadzenia. Das Lokal, das Haus ist Mittel zum Zweck. Ten lokal jest jak gdyby środkiem do celu. Das brauchen wir, damit wir Versammlung verwirklichen können, wenn wir zusammenkommen. Potrzebujemy jakiegoś lokalu, abyśmy mogli urzeczywistniać zgromadzenie, gdy się razem zbieramy. Nein, bauen am Haus Gottes müssen wir geistlich verstehen. Budowę Domu Bożego musimy rozumować duchowo. Was heißt das denn, konkret bauen am Haus Gottes? Co to oznacza konkretnie budować Dom Boży? Nun, wenn man ein Haus baut, und das wisst ihr jetzt besser als ich, dann gibt es einige Voraussetzungen. I teraz, gdy budujemy ten lokal, budynek, to wiecie to zapewne lepiej niż ja, są konieczne pewne warunki do spełnienia. Als erstes braucht man ein Fundament. Jako pierwsze potrzebny jest fundament. Das Fundament habt ihr schon gelegt. Fundament u was już jest zalany. Dann braucht man die Baumaterialien. Potem potrzeba materiałów budowlanych. Ich hab gehört, die habt ihr schon beschafft. Słyszałem, że już je macie zapewnione. Dann muss das Haus gebaut werden. Następnie trzeba wykonać pracę. Dann muss es eingerichtet werden. Musi to być postawione. Und dann muss es genutzt werden. Musi być wykończone i musi być wykorzystywane. Und wisst ihr, genau das machen wir auch, wenn wir geistlich am Haus Gottes an der Versammlung bauen. I dokładnie to samo przekładając robimy, gdy budujemy ten dom duchowy. Das Fundament müssen wir nicht legen. Fundamentu co prawda nie musimy zalewać. Das Fundament ist gelegt. Ten fundament został już założony. Paulus hat gesagt, ich habe das Fundament gelegt als ein weiser Baumeister. Paweł powiedział, ja ten fundament założyłem jako mądry budowniczy. Und das Fundament ist Christus. A tym fundamentem jest Chrystus. Der Jesus hat selbst gesagt, auf diesen Felsen, auf dieses Fundament will ich meine Versammlung bauen. Sam Pan Jezus powiedział, na tej skale zbuduję ten mój fundament. Aber dann müssen die Baumaterialien herbeigeschafft werden. Ale trzeba się zaopatrzyć w materiały budowlane. Was ist das denn? Co to jest? Und das sind die Menschen, die dieses Haus ausmachen. To są ludzie, którzy tworzą ten dom. Wir alle sind Baumaterial. Bo my, każdy z nas jest tym materiałem budowlanym. Irgendwann haben wir den Herrn Jesus angenommen. Bo każdy z nas kiedyś Pana Jezusa przyjął do swojego serca. Irgendwann hat uns jemand das Evangelium gesagt. Ktoś kiedyś nam ogłosił Ewangelię. Vielleicht waren das unsere Eltern. Może byli to nasi rodzice. Vielleicht waren das unsere Geschwister. Może to było nasze rodzeństwo. Vielleicht war es ein Evangelist. Może to był jakiś ewangelista. Vielleicht war es irgendjemand. Ktoś to był. Wir alle haben irgendwann von irgendjemand das Evangelium gehört. Kiedyś od kogoś usłyszeliśmy Ewangelię.
Und dann haben wir es angenommen. I przyjęliśmy ją. Das ist Baumaterial. I to jest ten materiał budowlany. Sind wir eingebaut worden als lebendige Steine in das Haus Gottes. I jesteśmy wbudowani jako kamienie żywe w ten dom Boży. Und jetzt bringen wir Material herbei. I teraz my przynosimy te materiały budowlane. Das tun wir, wenn wir das Evangelium weitergeben. Czynimy to wtedy, gdy głosimy dalej Ewangelię. Euer Wunsch ist, dass noch mehr Menschen sich bekehren und dieses Lokal irgendwann nutzen werden. Waszym życzeniem jest, aby jeszcze więcej ludzi się nawracało i korzystało z tego lokalu. Das Evangelium zu verkündigen ist ein Teil des Bauens am Haus Gottes. Głoszenie Ewangelii to jest jedna z części budowania, przykładania się do budowy tego domu. Natürlich können wir keine Menschen erretten. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zbawić żadnego człowieka. Wir können keine toten Steine zu lebendigen Steinen machen. Nie jesteśmy w stanie z martwych kamieni uczynić kamieni żywych. Das kann nur der Jesus tun. To może uczynić tylko i wyłącznie Pan Jezus. Aber wir können die Menschen zu Jesus bringen. Ale możemy przyprowadzać ludzi do Pana Jezusa. Und wisst ihr, das ist bauen am Haus Gottes. I właśnie to jest budowanie domu Bożego. Paulus sagt in Kolosser 1, dass er ein Diener des Evangeliums war. Paweł mówi w Kolosan 1, że on był sługą Ewangelii. Und ich möchte euch allen Mut machen, Diener am Evangelium zu sein. Chciałbym was do tego zachęcić, abyście byli takimi sługami Ewangelii. Dazu muss man kein Evangelist sein. Do tego nie trzeba być ewangelistą. Ein Traktat kann jeder weitergeben. Podać dalej traktat potrafi każdy. Ein persönliches Zeugnis kann jeder ablegen. Każdy może powiedzieć jakieś osobiste doświadczenie. Bauen am Haus Gottes bedeutet erstens Menschen herbeizubringen. Budowanie domu Bożego oznacza po pierwsze przyprowadzać ludzi. Übrigens, das ist auch eine schöne Aufgabe für Eltern im Blick auf ihre Kinder. Poza tym jest to piękne zadanie, które mają rodzice w związku ze swoimi dziećmi. Aber zweitens sagt Paulus in Kolosser 1, er ist auch ein Diener der Versammlung gewesen. Ale jako drugie Paweł mówi, że on stał się też sługą zgromadzenia. Und das ist ein zweiter Teil des Bauens am Haus Gottes. I to jest druga część budowy domu. Wir sorgen dafür, dass das Gebäude wächst und dass es vernünftig zusammengefügt wird. My staramy się, aby ta budowla wzrastała i aby ona była spojona. Wir tragen dafür Sorge, dass es geistliches Wachstum gibt unter den Gläubigen. Troszczymy się o to, aby był duchowy wzrost wśród wierzących. Auch das ist bauen am Haus Gottes. Również i to jest budowa domu Bożego. Als Eltern und Großeltern versuchen wir unseren Kindern etwas zu erklären, damit sie geistlich wachsen. Jako rodzice i dziadkowie próbujemy przekazać coś naszym dzieciom, aby duchowo wzrastały. Wir sind uns gegenseitig in den Zusammenkünften eine Hilfe. Jesteśmy jedni drugim pomocą w zgromadzeniach. Wir besuchen uns im privaten Bereich und erbauen uns gegenseitig. Możemy się odwiedzać prywatnie i budować się wzajemnie. Wir kümmern uns um Kinder und um junge Leute, damit sie geistlich wachsen. Troszczymy się o dzieci i o młodzież, aby dobrze duchowo wzrastały. Das ist alles bauen am Haus Gottes. To wszystko jest budowaniem domu Bożego. Nun, jetzt kommen wir zu unserem Propheten Haggai. I teraz przejdźmy do naszego proroka Ageusza. Die Leute hier hatten aufgehört zu bauen. Ci ludzie tutaj przestali budować. Und das erste, was Haggai tut, ist, dass er ihnen zeigt, wo ihr Fehlverhalten lag. I pierwsze, co czyni Ageusz, pokazuje, który to wskazuje ich złe zachowanie. Wisst ihr, diese Juden hatten mit Begeisterung angefangen. Wiecie, ci Żydzi zaczęli z taką radością, z taką werwą. Und dann hatten sie aufgehört. I później przestali. Kennen wir das nicht auch vielleicht in unserem Leben? Czy nie znamy tego tak samo w naszym życiu? Wir fangen etwas mit Begeisterung an. Że zaczynamy coś z taką werwą, radością. Wir arbeiten im Evangelium. Pracujemy w dziele Ewangelii. Oder wir kümmern uns um Gläubige. Troszczymy się o wierzących. Und plötzlich lässt das Interesse nach. I nagle nadchodzi moment, że obojętnieje nam to. Wir kümmern uns immer weniger um die Arbeit für unseren Herrn. I coraz mniej troszczymy się o pracę dla naszego Pana. Und dann kommt der Herr zu uns und sagt, warum ist das eigentlich so? I wtedy Pan przychodzi do nas i pyta, dlaczego tak się stało? Wo ist das Problem? Gdzie jest ten problem? Wo war hier das Problem? Gdzie był ten problem tutaj? Der Prophet Haggai sagt, liebe Leute, ihr interessiert euch für eure eigenen Häuser und das Haus Gottes, das liegt leer. I Ageusz mówi do nich, drogi ludu, wy się bardziej martwicie o swoje domy,
a resztę zostawiacie. Seht, in Vers 2 sagt das Volk, die Zeit ist nicht gekommen, die Zeit, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Drugi wiersz. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Ist das vielleicht nicht auch manchmal unsere Sprache? Czy czasem nie brzmi, my tak nie brzmimy? Vielleicht sagen wir, es lohnt sich nicht mehr, das Evangelium zu verkündigen. Może przyjdą nam takie myśli, nie opłaca się głosić Ewangelii. Vielleicht sagen wir, es lohnt sich nicht mehr, sich dafür zu interessieren, dass Gläubige geistlich wachsen. Może myślimy, to nie warto się troszczyć tym, by był ten wzrost duchowy. Aber das stimmt nicht. Ale to nie jest tak. Im Buch der Prediger lesen wir einmal, alles hat seine Zeit. W księdze kaznodziei czytamy, wszystko ma swój czas. Es gibt tatsächlich Dinge in unserem Leben, die wir manchmal tun und manchmal nicht tun. Faktycznie są takie rzeczy w naszym życiu, które czasem powinniśmy czynić, a czasem powinniśmy je odłożyć. Aber für das Bauen am Haus Gottes gilt das nicht. Ale jeśli co się tyczy budowy domu Bożego, nie ma takiego czasu, że teraz nie budujemy. Es ist immer Zeit, sich für die Sache unseres Herrn zu interessieren. Ciągle jest odpowiedni czas, by interesować się rzeczami naszego Pana. In der Bergpredigt sagte Herr Jesus einmal etwas allgemeiner, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. W tym kazaniu na górze Pan Jezus mówi, najpierw dążcie do Królestwa Bożego, do rzeczy Królestwa Bożego. Da geht es nicht um die Versammlung, sondern um das Reich Gottes, aber das Prinzip ist identisch. Tu nie chodzi o zgromadzenie, tylko jest mowa o Królestwie Bożym, ale ta zasada jest dokładnie taka sama. Der Jesus sagt, trachtet zuerst. Pan Jezus mówi, najpierw dążcie do, a potem zajmijcie się innymi rzeczami. Und seht ihr, hier war das gerade umgekehrt. A tutaj sytuacja miała dokładnie odwrotnie miejsce. Der Prophet Haggai sagt, ihr lauft für eure eigenen Häuser. Ageusz mówi, wy martwicie się o wasze własne domy. Ihr trachtet zuerst nach euren eigenen Interessen und nicht für das Haus Gottes. Załatwiacie najpierw swoje sprawy, a nie sprawy Boga. Das ist ein großes Problem. I to jest wielki problem. Das ist eine Frage unserer Prioritäten. To jest pytanie naszych priorytetów. Was ist uns wichtig? Co jest dla nas ważne? Das Haus Gottes oder unsere eigenen Interessen? Dom Boży czy nasze własne interesy? Der Prophet sagt nachher einmal, ihr lauft in Vers 9, ihr lauft jeder für euer eigenes Haus. Am Ende von Vers 9. Wegen meines Hauses, das wüst liegt, während ihr lauft. Jeder für sein eigenes Haus. Następnie prorok mówi, dom mój leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. 9 wiersz pod koniec. Wisst ihr, wenn man läuft, dann strengt man sich an. Jeśli się krząta, to znaczy, że wysiłek jest. Dann bringt man eine hohe Energie auf. To tutaj jest potrzebne jest dużo energii do tego. Und Gott sagt hier, liebe Leute, ihr setzt viel Energie in eure eigenen Interessen. I Bóg mówi, drogi ludu, wy wiele energii wkładacie we własne sprawy. Und wenig oder keine Energie in meine Interessen. A mało albo wcale energii nie wkładacie, nie poświęcacie na moje sprawy. Wisst ihr, wenn ihr jetzt so ein Versammlungslokal baut, dann wisst ihr, das kostet Energie. Jeśli wy teraz budujecie budynek, lokal zgromadzenia, to wiecie, ile pracy to potrzeba, ile energii trzeba w to włożyć. Das kostet auch Zeit. To też potrzeba do tego czasu. Und Zeit haben wir alle nicht. A każdy z nas jest mu permanentny brak tego czasu. Oder doch. A może jednak nie? Jeder Tag hat 24 Stunden. Każdy dzień ma 24 godziny. Wir haben alle jeden Tag die gleiche Zeit zur Verfügung. Każdy z nas, każdy ma codziennie ten sam czas do dyspozycji. Zeit ist eine der wenigen Ressourcen, die absolut gleich verteilt sind. Czas to jest jeden z tych środków, który jest absolutnie każdemu dany w tej samej ilości. Und trotzdem sagen wir haben keine Zeit. A jednak mówimy ciągle, nie mamy czasu. Es kommt darauf an, wofür wir Zeit haben und wofür wir nicht Zeit haben. Sedno tkwi w tym, na co mamy jednak czas, a na co nie mamy tego czasu. Wenn ihr jetzt euer Lokal auch mit eigener Kraft braucht, setzt ihr Zeit ein. Jeśli wy teraz wasz lokal budujecie własnymi siłami, to poświęcacie swój własny czas. Und weil euch das wichtig ist, habt ihr auch die Zeit.
I ponieważ jest to dla was ważne, to znajdujecie ten czas na to. Wisst ihr, für das, was uns wichtig ist, haben wir Zeit. Wiecie, na to, co jest nam ważne, co jest dla nas ważne, zawsze znajdziemy czas. Wenn du ein Hobby hast, das du gerne tust. Jeśli masz jakieś hobby, które chętnie wykonujesz, uprawiasz, ich garantiere dir, du findest jede Woche Zeit dafür. To gwarantuję ci, że znajdziesz co tydzień na to czas. Wenn wir Interesse am Werk des Herrn haben, finden wir Zeit dafür. Jeśli interesuje nas dzieło Pańskie, na 100% znajdziemy na to czas. Das ist eine Frage der Prioritäten und der Wichtigkeit. To jest pytanie priorytetów i ważności, jakie kładziemy czy stawiamy. Und nochmal, hier geht es nicht um einen Lokalbau, um einen Hausbau, ein materielles Haus, sondern um geistliche Arbeit. I jeszcze raz, tu nie chodzi o budowę budynku, tylko o ten duchowy dom, o tą budowę duchową. Nochmal, Gott sagt dem Volk, Leute, ihr habt falsche Prioritäten gesetzt. Jeszcze raz, Bóg mówi do swojego ludu, ludzie, wy macie, czy macie złe priorytety. Eure eigenen Interessen sind euch wichtiger als meine Interessen. Wasze własne sprawy są dla was ważniejsze niż moje sprawy. Und dann sagt Gott zweimal, richtet euer Herz auf eure Wege. Vers 5 und Vers 7. I dwukrotnie Bóg im mówi, 5 i 7 wiersz, my mamy zważcie, jak się wam powodzi, a w niemieckim jest zważcie, skierujcie wasze serca na wasze drogi. Mit anderen Worten, Gott sagt, bleibt mal einen Moment stehen und denkt mal nach. Innymi słowy, Bóg mówi, zatrzymajcie się na chwilę i pomyślcie, przemyślcie. Und dann sagt Gott ihnen, ihr habt euch sehr bemüht für eure eigenen Interessen. I Bóg im mówi, bardzo wiele poświęciliście czasu i energii na wasze własne sprawy. Und am Ende ist nichts dabei rausgekommen. A koniec końców nic z tego nie osiągnęliście, nic wam nie wyszło. Jetzt kümmert euch um das Haus Gottes. Zatroszcie się teraz o dom Boży. Vers 8. Steigt auf das Gebirge, bringt Holz herbei und baut das Haus. 8. wiersz. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom. Wisst ihr, das heißt nicht, dass wir keine eigenen Interessen haben dürfen. Wiecie, to też wcale nie oznacza, że nie mamy mieć naszych własnych spraw, naszych własnych zainteresowań. Das heißt nicht, dass wir kein eigenes Haus oder keine eigene Wohnung haben dürfen. To nie oznacza wcale, że nie możemy mieć swoich własnych domów czy też mieszkań. Das heißt auch nicht, dass wir keine Hobbys haben dürfen. To nie oznacza wcale, że nie możemy mieć jakiegoś hobby. Natürlich dürfen wir das. Oczywiście, to wszystko możemy mieć. Wir dürfen auch ein freies Wochenende machen, wir dürfen auch in Urlaub fahren. Możemy mieć wolny weekend, możemy sobie pojechać na urlop. Aber die Frage ist, wo sind unsere Prioritäten? Ale pytanie brzmi, gdzie są nasze priorytety? Ist es das Wichtigste im Leben, dass ich meine Hobbys habe und meinen Urlaub machen kann? Czy to jest najważniejsze w moim życiu, abym miał czas na swoje hobby, abym mógł jechać na urlop? Ist mein Haus, mein Garten das Wichtigste in meinem Leben? Czy mój dom, mój piękny ogród jest najważniejszy w moim życiu? Dann stimmt etwas nicht. Jeśli tak, to coś się nie zgadza. Dann gilt die Botschaft des Propheten Haggai auch uns. To wtedy to poselstwo, które głosił prorok Ageusz, obowiązuje i dla nas. Und dann sagt er, steigt auf das Gebirge, bringt Holz herbei und arbeitet. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie. Wisst ihr, was das bedeutet? Wiecie, co to oznacza? Das ist anstrengend. Że trzeba tutaj wysiłku. Auf das Gebirge gehen und Holz runterholen war für die Kinder, für die Juden damals eine anstrengende Sache. Iść w góry, ściąć tam drzewo i je na dół sprowadzić, to trzeba było dużo wysiłku dla Żydów wtedy. Also die hatten keinen Bagger und keinen großen Lastwagen wie wir heute, wo das Holz drauf kam. Die mussten das tragen. Nie mieli wtedy koparek, nie mieli jakichś pił mechanicznych, nie mieli ciągników, którymi by to mogli zwieść. Oni musieli je nieść. Das war anstrengend. To wymagało siły, wysiłku. Und auch das Bauen war anstrengend. I również sama budowa wymagała dużo wysiłku. Die technischen Hilfsmittel, die wir heute haben, hatten die nicht. Nie mieli tych technicznej pomocy, którą my dzisiaj mamy. Wisst ihr, arbeiten am Haus Gottes ist anstrengend. Wiecie, ta praca przy Domu Bożym, przy budowie Domu Bożego wymaga wysiłku. Das macht man nicht mal eben so nebenbei. Tego nie da się zrobić od tak sobie przy okazji. Darauf muss man sich schon konzentrieren. Nad tym trzeba się skoncentrować. Wisst ihr, bei eurem Lokalbau ist das genauso. Jeśli chodzi o budowę waszego lokalu, jest dokładnie tak samo. Ihr müsst euch schon darauf konzentrieren, dass ihr das fertig bekommt.
musicie skoncentrować się, aby dokończyć tej budowy. Das ist anstrengend. I to wymaga wysiłku. Da ist manche Stunde Zeit, die investiert wird. Tu potrzeba nie jedną godzinę czasu, który trzeba poświęcić. Da ist mancher Samstag, den man investiert, vielleicht. Być może nie jedną sobotę trzeba będzie na to poświęcić. Da helfen die Brüder und da helfen die Schwestern. Pomagają bracia i pomagają siostry w tym. Und ihr wisst, das kostet Energie. I dokładnie, doskonale wiecie, że potrzeba tutaj dużo energii. Und das können wir jetzt eins zu eins auf die geistliche Arbeit übertragen. I możemy to jeden do jednego przełożyć na duchową pracę. Für den Herrn zu arbeiten, am Haus Gottes geistlich zu bauen, ist anstrengend. Pracowanie, by ten duchowy wzrost następował, jest, wymaga wysiłku. Aber es lohnt sich. Ale jest to na pewno opłacalne. Und in Vers 9 sagt Gott so schön: Ich werde wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden. I w 9 wierszu. Vers 9. Entschuldigung, Vers 8 am Ende. So werde ich wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden. 8 wiersz pod koniec. Upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Überlegt mal, Gott hat Freude daran. Pomyślcie nad tym, Bóg się z tego cieszy. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die sind nicht böse, aber da hat Gott auch keine Freude dran. Jest wiele rzeczy w naszym życiu, które nie są złe, ale Bóg się z nich wcale nie cieszy. Aber wenn wir für unseren Herrn arbeiten, dann hat er Freude daran. Ale jeśli dla Niego będziemy pracowali, wtedy sprawia Mu to radość. Und was könnte es denn Schöneres geben, als dass Gott an dem, was wir tun, Freude hat? A cóż może być piękniejszego, jeśli nie to, że nad naszą, że w naszej pracy Bóg ma upodobanie? Eltern freuen sich, wenn Kinder etwas tun, woran die Eltern Freude haben. Nas rodziców cieszy to, jeśli dzieci wykonują czy czynią to, co nam się podoba, to, co nam sprawia radość. Und so freut sich Gott, wenn wir uns für sein Haus interessieren. I dokładnie tak samo Bóg się cieszy, jeśli my interesujemy się Jego domem. Wenn wir im Evangelium arbeiten. Jeśli pracujemy w dziele Ewangelii, und wenn wir uns auch um Gläubige kümmern, dass sie geistlich wachsen. Jeśli będziemy troszczyli się o wierzących, aby wzrastali duchowo. Nun, in den Versen 2 bis 11 haben wir gesehen, wie Gott das Volk anspricht. W wierszach 2 do 11 widzieliśmy, jak Bóg mówi, przemawia do tego ludu. Und jetzt kommt ab Vers 12 etwas Wunderschönes. I od 12 wiersza jest coś wspaniałego. Die Juden hören auf Gott. Ci Żydzi posłuchali tego wezwania. Wir haben in Vers 12 gelesen, der Überrest hörte auf die Stimme des Herrn ihres Gottes. Połowa tego wiersza, cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, czy usłuchali głosu Pana. Sehr oft im Alten Testament lesen wir, dass das Volk nicht gehört hat. Bardzo często czytamy w Starym Testamencie, że ten lud nie usłuchał. Aber hier heißt es, sie hörten und sie kamen und sie bauten. U nas jest wysłuchali, ale lepiej by tu było usłuchali głosu Pana. Da kommt der Haggai und sagt, hey Leute, baut. Ageusz przychodzi i mówi, budujcie. Und dann bauen sie. I oni zaczęli budować. Wie ist das denn, wenn Gott mich mal anspricht und sagt, guck mal, da stimmt was in deinem Leben nicht. Jak to jest u mnie, gdy Bóg do mnie mówi, zobacz, w twoim życiu to i to jest niewłaściwe. Da stimmt was mit deinen Prioritäten nicht. Zobacz, twoje priorytety, które sobie postawiłeś, są niewłaściwe. Wie reagieren wir dann? Jak reagujemy? Vielleicht kommt so ein Prophet wie Haggai und sagt, pass mal auf, da ist was nicht in Ordnung. Może przychodzi właśnie taki prorok jak tutaj Ageusz i mówi, uważaj, tu coś nie gra w twoim życiu. Wie reagieren wir dann? Jak reagujemy wtedy? Hier haben wir ein positives Beispiel. Die Leute reagierten positiv. Tutaj mamy bardzo pozytywny przykład. Ten lud zareagował pozytywnie. Und dann kommt in Vers 13 eine neue Botschaft Gottes für das Volk. I w 13 wierszu mamy nowe poselstwo Pana do tego ludu. Der Prophet Haggai hat, wenn ich das richtig erinnere, 5 Botschaften Gottes an das Volk. Jeśli dobrze pamiętam, to Ageusz ma 5 takich poselstw Bożych do tego ludu. Die erste haben wir gesehen in den Versen 4 bis 11. Pierwsze widzieliśmy w tych wierszach do 11. Es war eine ziemlich lange Botschaft. To było długie poselstwo. Jetzt kommt eine ganz kurze Botschaft. Teraz jest bardzo krótkie. In Vers 13 heißt es, ich bin mit euch. 13 wiersz, to poselstwo brzmi, jam jest z wami. Drei Worte bei euch oder vier? Ja, so drei. Ganz kurzer Satz, ja?
Bardzo krótkie zdanie. Eine ganz kurze Botschaft. Bardzo krótkie poselstwo. Aber mit viel Inhalt. Ale wiele treści. Gott sagt, ich bin mit euch. Bóg mówi, ja jestem z wami. Habt ihr den Unterschied? Ich bin mit euch und ich bin bei euch? Oder gibt es das einen Unterschied? Mit euch und bei euch? Okay, Gott verspricht seinem Volk, dass er bei ihnen ist und ihnen hilft. Ja, doch, kann man das dann unterscheiden. Okay. Bóg obiecuje swojemu ludowi, że on będzie z nimi. Gott verspricht uns einmal seine Gegenwart. Ich bin bei euch. Wiecie, to oznacza, że Bóg obiecuje nam swoją obecność. Jestem z wami, jestem wśród was. Aber dann verspricht er auch seine Hilfe und sagt, ich bin mit euch, ich baue doch mit, ich bin dabei. Ja będę wśród was, ja będę budował z wami. Wisst ihr, alleine können wir gar nichts bewegen. Bo wiecie, sami nic nie ruszymy. Wir brauchen die Hilfe unseres Herrn. Potrzebujemy pomocy naszego Pana. Selbst für euren materiellen Bau, den ihr jetzt errichtet, braucht ihr Gottes Hilfe. Nawet na wasz ten materiał, na tą materialną budowę potrzebujecie Bożej pomocy. Und Gott wird euch helfen. I Bóg wam pomoże. Er ist bei euch und er ist mit euch. On jest przy was i on jest z wami, on jest wśród was. Aber wenn es um die geistliche Arbeit geht, gilt das noch viel mehr. Ale jeśli chodzi o ten duchowy aspekt, to jeszcze bardziej jest to widoczne i konieczne. Was sagte Herr Jesus zu seinen Jüngern? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Co mówi Pan Jezus do swoich uczniów? Beze mnie nic uczynić nie możecie. Wollen wir uns gut merken. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Zapamiętajmy sobie, beze mnie nic uczynić nie możecie. Und hier sagt Gott, ich bin dabei, ich helfe euch. I tutaj Bóg mówi, jam jest z wami. Und dann heißt es so schön in Vers 14 am Ende, sie kamen und sie arbeiteten am Haus des Herrn ihres Gottes. I te, tak piękne słowa mamy w 14 wierszu pod koniec zapisane. Przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. Und dann heißt es noch in Vers 15, am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. I jest jeszcze 15. wiersz dodany, dnia 24. miesiąca 6. w 2. roku króla Dariusza. Können wir mal sagen, warum Gott das Datum so genau angibt? Powiedzcie, dlaczego tak dokładnie Bóg zapisał tą datę? Ich kann euch nicht sagen, warum genau das Datum. Nie potrafię wam powiedzieć, dlaczego akurat konkretnie ta data jest tutaj zapisana. Aber ich kann euch sagen, warum Gott ein Datum angibt. Ale mogę wam powiedzieć, dlaczego Bóg taką datę, tą jakąś datę konkretną tutaj podał. Weil Gott ganz genau zur Kenntnis genommen hat, an dem Tag haben die angefangen für mich zu arbeiten. Bo Bóg uznał to, że właśnie dokładnie tego dnia zaczęli pracę dla mnie. Es ist für uns eine wirklich schöne Ermutigung. To jest piękne pokrzepienie dla nas. Gott nimmt genau Kenntnis von jedem Tag in unserem Leben, wo wir etwas für ihn arbeiten. Bóg uznaje każdy dzień, który dla niego przepracujemy. Ich brauche jetzt mal ein Bild. I teraz użyję obrazu. Das ist so, als wenn Gott ein großes Buch hätte. To jest mniej więcej tak, jak Bóg, jak gdyby Bóg miał jakąś wielką księgę. Oder so eine Datei mit jedem Tag. Eine Datei für jeden Tag unseres Lebens. I miałby taki, powiedzmy, rubrykę na każdy dzień naszego życia. Und da steht dann heute 6. Mai 2022. I mamy datę 6. maj 2022. Und dann trägt Gott ein, was haben wir heute für ihn getan. I Bóg tam sobie zapisuje, co my dzisiaj dla niego uczyniliśmy. Jeden Tag trägt Gott etwas ein. I każdego dnia Bóg sobie coś zapisuje. Oder trägt er nichts ein? Oder trägt er gar nichts ein? Albo może nic nie zapisał w danym dniu. Wisst ihr, Gott nimmt genau Notiz von dem, was wir für ihn tun. Wiecie, Bóg obrazowo mówiąc dokładnie sobie notuje, co dla niego czynimy. Sozusagen Tag für Tag trägt Gott das ein. Tak jakby dzień po dniu Bóg sobie zapisuje. Natürlich braucht Gott kein Buch und er braucht auch keine Dateien, das wissen wir. Oczywiście wiemy, że Bóg nie potrzebuje żadnej księgi i nie potrzebuje tych rubryk. Deshalb habe ich gesagt, das ist ein Bild, damit wir das besser verstehen. Dlatego chciałem to tak obrazowo powiedzieć, aby to było lepiej zrozumiane. Jetzt haben wir noch die ersten 9 Verse von Kapitel 2 gelesen. I czytaliśmy jeszcze pierwsze 9 wierszy drugiego rozdziału. Ich möchte es auch jetzt nicht zu lange machen heute Abend. Nie chcę za długo dzisiaj wieczorem mówić. Aber ich habe gehört, ich dürfte etwas länger sprechen. Ist das so? Ale słyszałem, że mogę trochę przeciągnąć, czy tak? Ist das so? Okay. Ganz kurz noch zu dieser dritten Botschaft des Propheten Haggai.
I jeszcze krótko co do tego trzeciego poselstwa proroka Ageusza. Jetzt fangen die wieder an zu bauen. Oni znowu zaczęli budować. Und jetzt kommt Gott durch den Propheten Haggai nochmal. I Bóg jeszcze raz przemawia przez proroka Ageusza. Und jetzt macht die Juden auf drei Dinge aufmerksam. I teraz zwraca im uwagę na trzy rzeczy. Als erstes sagt schaut mal zurück. Po pierwsze mówi, spójrzcie wstecz. Erinnert euch mal an den Tempel, den der Salomo gebaut hat. Przypomnijcie sobie świątynię, którą wybudował Salomon. Und jetzt vergleicht mal den Tempel, den ihr baut, mit dem Tempel Salomos. I porównajcie waszą świątynię, którą teraz budujecie, z tą świątynią Salomona. Und da bleibt nicht ganz viel übrig. Nie zostało za wiele. Der Tempel Salomos war ein toller, herrlicher Tempel mit vielen teuren Materialien gebaut. Świątynia Salomona była przepiękną budowlą, do której budowy użyto wiele, mnóstwo drogich i kosztownych materiałów. Und dieses Haus, was jetzt gebaut wurde, war verhältnismäßig bescheiden. A ten dom, który teraz oni budowali, w porównaniu do tamtego był ubogi. Das ist der Blick zurück. To jest to spojrzenie wstecz. Komm gleich darauf zurück. Zaraz do tego wrócimy. Dann sagt Gott, jetzt schaut mal in die Gegenwart. I Bóg mówi, a teraz spójrzcie na teraźniejszość. Was habt ihr denn für Hilfsmittel? Jakie macie środki pomocnicze? Aha, ihr habt die gleichen Hilfsmittel, die Salomo hatte. Macie te same środki, co miał Salomon. Meine Gegenwart. Moja obecność. Meine Versprechungen und Zusagen. Moje obietnice. Und mein Geist. I mój duch. Und drittens, schaut mal in die Zukunft. I po trzecie, spójrzcie w przyszłość. Was ihr jetzt baut, ist ein bescheidenes Haus. To, co wy teraz budujecie, to jest skromny dom. Aber einmal im tausendjährigen Reich wird es ein herrliches Haus geben, das ich wieder mit Herrlichkeit füllen werde. Ale kiedyś w tysiącletnim królestwie będzie to cudowny dom, który będzie wypełniony moją chwałą. Das ist ein dreifacher Blickwinkel. To jest jak gdyby trojaki punkt widzenia. Nochmal zurück, Gegenwart und Zukunft. Wstecz, współczesność i przyszłość. Und seht, liebe Geschwister, genau das dürfen wir auch tun. I drodzy bracia i siostry, dokładnie to samo możemy czynić. Wir schauen mal zurück. Możemy spojrzeć wstecz. Und wir vergleichen das, was wir heute machen, mit dem, was die Apostel in der Apostelgeschichte gemacht haben. I możemy porównać to, co my dzisiaj czynimy, z tym, co czynili apostołowie w Dziejach Apostolskich. Und da sagen wir, das ist ja nichts, was wir heute machen. I musimy przyznać, że to jest nic w porównaniu do nich. Es ist wie nichts. To jest jak nic. Überlegt mal, in der Zeit der Apostelgeschichte eine Predigt und 3000 und 5000 kamen zum Glauben. Popatrzcie, jedno głoszenie w czasach apostołów i 3000 czy 5000 się nawraca naraz. In Jerusalem muss es eine riesige Versammlung gegeben haben. W Jerozolimie musiało być potężne zgromadzenie. Zehntausende von Gläubigen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Dziesiątki tysięcy wierzących, nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Und heute? A dziś? Unsere Versammlungen sind klein. Nasze zgromadzenia są małe. Wir können das nicht vergleichen. Nie możemy tego w ogóle porównać. Unsere Arbeit ist gering im Vergleich zu dem, was die ersten Christen gemacht haben. Nasza praca jest mikra w porównaniu do tego, co pierwsi chrześcijanie czynili. Und trotzdem lohnt es sich zu arbeiten. A mimo to opłaca się pracować. Und trotzdem macht Gott diesem kleinen Überrest Mut, arbeitet. Ich freue mich daran. A jednak Bóg tej małej resztce pokrzepia ich, mówiąc: pracujcie, ja się z tego cieszę. Ja, wir vergleichen mit dem, was früher war, und dann schämen wir uns. Tak, porównujemy z tym, co było kiedyś i wstydzimy się. Aber das heißt doch nicht, dass wir aufhören zu bauen. Ale to wcale nie oznacza, że mamy przestać budować. Wisst ihr, ihr baut jetzt ein schönes Lokal. Budujecie teraz piękny lokal. Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen. Nie wiem, ile się zmieści, na ile osób. Aber keine 500 und keine 1000. Ale na pewno nie 500 czy 1000. Dafür habt ihr das Lokal nicht ausgelegt. Nie na to jest przeznaczony ten lokal. Das braucht ihr auch nicht. Ale i tak, takiego nie potrzebujecie. Aber es lohnt sich auch, ein mittelgroßes Lokal zu bauen. Ale opłaca się wybudować średnio duży lokal. In Bogatynia ist das Lokal noch kleiner. W Bogatyni budynek jest jeszcze mniejszy. Und gestern waren wir in Warschau, da ist das Lokal noch kleiner. Wczoraj byłem w Warszawie i tamten lokal jest jeszcze mniejszy. Und lohnt sich das nicht trotzdem, Versammlung Gottes zu sein, auch wenn nur zwei oder drei da sind, wie der Herr gesagt hat? I nie opłaca się to, by zgromadzenie miało nawet dwóch lub trzech, tak jak mówi Słowo Boże? Doch, es lohnt sich. Opłaca się. Warum lohnt sich das eigentlich? Dlaczego się to opłaca tak właściwie? Weil Gott sagt, das ist mein Haus.
Bo Bóg mówi: to jest mój dom. Der kleine Tempel damals war genau so Haus Gottes wie der schöne Tempel Salomos. Ta mała świątynia, którą oni tutaj odbudowują, była dokładnie tak samo piękna jak ta świątynia Salomona. Und dieser kleine Tempel damals war genauso Tempel Gottes wie der herrliche Tempel im tausendjährigen Reich sein wird. I ta mała świątynia, którą oni odbudowywali, ma tą samą chwałę, jaką będzie miała ta świątynia w tysiącletnim królestwie. Das Bauen lohnt sich, weil es um das Haus Gottes geht. Budowanie opłaca się, bo chodzi o dom Boży. Dann kommt der Blick in die Gegenwart. I teraz mamy spojrzenie na teraźniejszość. Und Gott gibt seinem kleinen Überrest drei Zusagen. I Bóg daje trzy zapowiedzi, trzy obietnice swojej małej resztce. Er sagt, ich bin mit euch. Mówi: jestem z wami. Nochmal das Versprechen, dass er uns hilft. Jeszcze raz to obietnica, że on nam pomoże. Zweitens sagt er, meine Zusagen, die ich dem Volk Israel damals gegeben habe am Anfang, die gelten immer noch. Moje obietnice, które dałem kiedyś ludowi izraelskiemu, ciągle obowiązują. Alle Zusagen, die Gott uns gegeben hat, im Blick auf seine Versammlung, die sind immer noch gültig. Wszystkie obietnice, które Bóg nam dał dotyczące jego zgromadzenia, one i dzisiaj są obowiązujące. Wenn der Herr Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte, dann gilt das immer noch. Gdy Pan Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych do imienia mego, tam jestem pośród nich, to obowiązuje i dzisiaj. Und drittens heißt es in Vers 5, mein Geist besteht in eurer Mitte. I piąty wiersz, mój duch jest stale wśród was. Wisst ihr, die Gegenwart des Geistes Gottes in der Versammlung, die gibt es immer noch. Obecność Ducha Bożego w zgromadzeniu jest ciągle obowiązująca, to ciągle obowiązuje. Der Heilige Geist wirkt in der Versammlung. Duch Święty działa w zgromadzeniu. Ob das zwei oder drei sind, die versammelt sind? Czy dwóch lub trzech, którzy są zgromadzeni? 20 oder 30? Czy 20 czy 30? 200 oder 300? Czy 200 czy 300? 2000 oder 3000? Czy 2000 czy 3000? Es ist immer der gleiche Geist. To jest ciągle ten sam Duch. Wir haben alles, was wir brauchen. Mamy wszystko, co potrzebujemy. Wir haben die Gegenwart unseres Herrn. Mamy obecność naszego Pana. Wir haben sein Wort und seine Zusagen, die er uns gegeben hat. Mamy jego słowo i jego obietnice, które on nam dał. Und wir haben den Heiligen Geist. I mamy Ducha Świętego. Und deshalb sagt Gott zu seinem Volk in Vers 4: Seid stark und baut. I dlatego mówi w czwartym wierszu: do dzieła, bądźcie mężni, bo ja jestem z wami. Wir sollen stark sein in dem Herrn und in seiner Kraft weitermachen. Mamy być mężni w jego sile i mamy dalej budować. Dann kommt der herrliche Blick in die Zukunft. I potem mamy to piękne spojrzenie na przyszłość. Dann sagt Gott hier seinem Volk, schaut mal in die Zukunft. I Bóg mówi: spójrzcie w przyszłość. Da kommt eine Zeit, nadejdzie czas. Da wird dieser Tempel neu gebaut werden im tausendjährigen Reich. Ta świątynia będzie odbudowana w tysiącletnim królestwie. Und dann werde ich dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. I ja wypełnię tą świątynię, ten dom chwałą. Und die letzte Herrlichkeit des Hauses wird größer sein als die erste. I ta ostatnia chwała będzie większa niż pierwsza. No, was hat das für uns zu bedeuten? Jakie to ma znaczenie dla nas? Wir warten jetzt nicht direkt auf den Tempel im tausendjährigen Reich. Nie czekamy teraz na tą świątynię w tysiącletnim królestwie. Aber wir freuen uns auf den Augenblick, wo das geistliche Haus Gottes die Versammlung einmal vollkommen sein wird. Ale cieszymy się na ten moment, gdy ten duchowy dom Boży będzie dokończony, będzie doskonały. In Epheser 5 lesen wir, dass der Tag kommt, wo der Herr Jesus sich selbst die Versammlung verherrlicht darstellen wird. W Efezjan 5 rozdział czytamy, że nadejdzie ten dzień, gdy Pan Jezus przedstawi sobie. Wir wollen den Vers mal kurz lesen. Przeczytajmy ten wiersz. Da, Vers 6, Vers 27. Epheser 5, Vers 27. Efezjan 5, 27. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Wisst ihr, liebe Geschwister, das ist die Versammlung, an der wir heute bauen.
Wiecie, drodzy bracia i siostry, to jest zgromadzenie, które my dzisiaj budujemy. Das ist das, was uns vielleicht heute gering vorkommt. To jest może to właśnie, co nam się wydaje takim małym. Aber dann wissen wir, das ist die Versammlung, die der Herr Jesus sich einmal verherrlicht darstellt. Ale możemy tego być pewni, to jest właśnie to zgromadzenie, które Pan Jezus sobie przysposobi. Dann gibt's keine Flecken und keine Runzeln mehr. Tam nie będzie żadnej skazy ani zmazy. Gibt's keinen Alterungsprozess mehr. Tam nie będzie procesu starzenia. Gibt's keine Macken und keine Fehler mehr wie heute. Nie będzie błędów ani pomyłek. Dann ist alles perfekt. Wszystko będzie perfekcyjne. Das ist die Versammlung nach dem Ratschluss Gottes. To jest zgromadzenie według postanowienia Bożego. So wird sie einmal sein. Takie będzie kiedyś. Und an dieser Versammlung dürfen wir heute bauen. I to zgromadzenie my dzisiaj możemy budować. Es lohnt sich, das zu tun. Opłaca się, by to czynić. Es lohnt sich, die Prioritäten richtig zu setzen. Opłaca się, by właściwie postawić priorytety. Zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Dążyć do, najpierw do Królestwa Bożego. Oder wie wir das in 1. Korinther 15 lesen, überströmend zu sein in dem Werk unseres Herrn. Albo tak jak w 15. rozdziale Koryntian, promieniować w dziele naszego Pana. Dann freut sich Gott und wird verherrlicht. Wtedy Bóg się cieszy i będzie uwielbiony. Żaden żołnierz sprawy doczesnego życia nie plącze się. Żaden żołnierz sprawy doczesnego życia nie plącze się. Mi się podoba. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie co? Biegli wielu wiernych ludzi nie spotkasz. Wiernych aż do śmierci, aż do końca. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty?
człowiekiem będziesz ty. Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie wszystko. Weź Uriasza i zobacz sam. Nie kazanie, ale przykład zostawił nam. On był wierny, jak tylko mógł być, i oddał swoje życie dla Bożej armii. Takim człowiekiem będziesz ty. Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty. Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie wszystko. Epafrodytus był śmiertelnie chory i za innych prawie stracił życie swoje. Lecz on miał wizję na przyszłość, wiesz, dla Bożej armii był zajęty wciąż. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie wszystko. Boży sługa Mojżesz był wierny we wszystkim. On się nie bawił, lecz był Bożym pociskiem. Miał wielką pracę do zrobienia, spójrz. Wyrwał z niewoli 6 milionów dusz. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, 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 daj siebie wszystko. Tak, 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 daj siebie wszystko dla Jezusa. Daj siebie wszystko dla Jezusa. Daj siebie wszystko dla Jezusa. Daj siebie wszystko dla Jezusa.